Fajerwerki używać czy zrezygnować? Ta dyskusja toczy się od wielu lat. Sprawę, jak będzie to wyglądało w Warszawie, śledzi nasz reporter Adam Bysiek, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry Państwu. Tak, strzelać czy nie strzelać, no to pytanie, które zadajemy sobie od długiego czasu. Jeszcze kiedyś strzelanie fajerwerkami było nieodłącznym elementem Sylwestra, ale po apelu ekologów, a także organizacji pozarządowych lobujących za tym, by nie strzelać na przykład z powodu dbania o słuch i zdrowie naszych czworonożnych przyjaciół, ten temat jak co roku wraca na tapetę i wraca na multiplex wszystkich mediów. W Warszawie jeszcze strzelać można, mimo że miasto zrezygnowało z organizacji dorocznego Sylwestra. Jest to, cytuję informację Urzędu Miasta, kontynuowanie postpandemicznej rzeczywistości, w jakiej Warszawa się znalazła. To też ma sprawić, że miasto zaoszczędzi, jak twierdzi ustami rzeczniczki prasowej z Miasta Stołecznego Warszawy, kilka milionów złotych, tak potrzebnych zdaniem miasta i niezbędnych w naszym budżecie tu lokalnych mieszkańców Warszawy. Ale przecież strzelanie fajerwerkami to nie tylko stolica, to także mniejsze miejscowości, powiaty, miasta, gminy, gdzie ta sytuacja wygląda całkiem różnie. Na przykład w Poznaniu formalnie zakaz strzelania istnieje, ale fajerwerki można kupić dosłownie w każdym hipermarkecie, choć jest jeden wyjątek, ale o nim powiem Państwu za chwilę. Przypomnijmy sobie, jak brzmi kodeks karny i kodeks wykroczeń, bo ten tutaj nie pozostawia złudzeń. Strzelanie poza dniami, jakim jest 31 dzień grudnia i 1 dzień stycznia, jest całkowicie nielegalne, a więc używanie w myśl tej ustawy, a także kodeksu wykroczeń, jakichkolwiek wyrobów pirotechnicznych powodujących huk i hałas, jest w Polsce zagrożone karą grzywny sięgającą nawet kilkuset złotych, a więc po prostu strzelać się nie opłaca. Strzelanie jest także, jak twierdzą ekolodzy, niebezpieczne dla naszych czworonożnych przyjaciół, dla psów i kotów, które tego typu hałas po prostu nie tylko rozprasza, ale i rozjusza i negatywnie wpływa na ich zdrowie, a więc strzelanie, gdy sami w domu mamy psa lub kota, może nie zakończyć nie tylko i wyłącznie mandatem, ale także wizytą u weterynarza, która często kosztuje nawet kilkaset złotych i o tym warto też pamiętać. Spójrzmy na mapę Polski. W Krakowie strzelać wolno, ale znów ta ustawa ma być zmieniona na początku przyszłego roku, więc wiele wskazuje na to, że strzelanie w Krakowie za rok nie będzie już legalne. Rzeszów tam wolno, w Warszawie wolno, ale tu kolejne zmiany. Jest projekt, który ma sprawić, że Rada Miasta będzie głosowała za tym, czy to strzelanie w Warszawie powinno być legalne, czy w ogóle powinno być całkowicie zabronione. W Trójmieście zakazu formalnego nie ma. Można te wyroby śmiało kupić. Mówiłem Państwu o tym, gdzie one są dostępne. No jeszcze kilka lat temu powszechnym widokiem na ulicach wielu miast, szczególnie tych największych, były tak zwane stragany czy kiermasze, gdzie na wpół legalnie handlowano, nie wydając paragonów klientom, bo to były często osoby prywatne, które kupiły fajerwerki, a potem za droższą i wyższą cenę je odsprzedawały. Dziś już tych straganów na próżno szukać, choć widzowie na Twitterze, gdy zapytałem, czy w ich miastach podobny proceder ma miejsce, często wysyłają zdjęcia z lokalnych tak zwanych kiermaszy, gdzie tych stoisk nie brakuje. W dużych miastach nie ma ich, dlatego że Straż Miejska, która odpowiada za porządek i utrzymanie czystości ulic, a także szukanie podobnych podmiotów, które nielegalnie, bez zezwoleń handlują tego typu wyrobami, skutecznie działa i odstrasza, bo tu mandaty sypią się i to bardzo, bardzo wysokich rozmiarów, nawet od 500 do 1500 zł, plus ustawa sprawia, że taka policja czy Straż Miejska może dokonać konfiskaty, gdy okaże się, że wyroby najczęściej pochodzące z Chin nie mają odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa. To bardzo ważne. Jeżeli już strzelamy, to sprawdzajmy, co kupujemy. Zakupów tego typu można dokonać w wielu hipermarketach i supermarketach, nawet największych przede wszystkim, ale jest jeden wyjątek. Firma, której nazwa kojarzy się z remontami, budowami, początek na B, koniec na A, to francuska nazwa, w tym roku na Facebooku dokładnie 48 godzin temu obwieściła, że nie zamierza sprzedawać tych wyrobów po to, by wpisać się w ten trend, który z roku na rok zbiera coraz więcej zwolenników, a więc taki, by w Sylwestra nie strzelać w ogóle. Jeżeli już to robimy, pamiętajmy, uważajmy i pamiętajmy o tych datach. 31 grudnia i końca 1 dnia stycznia wolno. Później tego typu incydenty będą surowo karane mandatami, o czym zresztą informują nie tylko stołeczni, ale też policjanci z wielu, wielu miast w Polsce. No, to mamy zagadkę. Pierwsza litera B, ostatnia A. Dziękuję Ci bardzo, Adamie, za tą relację. Oczywiście popieramy to, żeby zrezygnować w tym roku z fajerwerków.